pylu z każdy z nas. Chciałbyś jeszcze komuś zrobić jakiś kawałek, że ty mu powie, ile ty masz lat. Tu pewnie wysłuchać tylko kilka zet. I plecak swój jabadaj, juhu. Byłeś jeszcze truchem, gdy dostałeś swój nóg. Trochę dłużej plecak, minął czas już mam. Zapraszamy tutaj. Tylko się nie wyobrażam. Do kursowej komisji stopni instruktorki Dachówca Mielec i Chówca Korbuszowa. Dnia 9 listopada 2015 rok. Zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego druh na jucy na kiełbasę. Spocznij. Nadzieję, będzie miała odzwierciedlenie twojej całej próby i później tego, co będzie po twoim zobowiązaniu. Któregoś ranka, a było to nie tak dawno, pewien rolnik stanął przed klasztorną bramą i energicznie zastukał. Kiedy brat otworzył ciężkie dębowe drzwi, chłop z uśmiechem pokazał mu kiść dorodnych winogron. Bracie, czy wiesz, komu chcę podarować tę kiść winogron, najpiękniejszej z całej mojej winnicy? Zapytał. Na pewno opatowi lub któremuś z ojców zakonnych. Nie, tobie. Mnie? Furtjanasz się zarumienił z radości. Naprawdę chcesz mi ją dać? Tak, ponieważ zawsze byłeś dla mnie dobry, uprzejmy i pomagałeś mi, kiedy cię o to prosiłem. Chciałbym, żeby ta kiść winogron sprawiła ci trochę radości. Niekłamane szczęście bijące z oblicza Furtjana sprawiło przyjemność także rolnikowi. Brat ostrożnie wziął winogrona i podziwiał je przez cały ranek. Rzeczywiście, była to cudowna, wspaniała kiść. W pewnej chwili przyszedł mu do głowy pomysł. A może by tak zanieść te winogrona opatowi, aby i jemu dać trochę radości? Wziął kiść i zaniósł ją opatowi. Opat był uszczęśliwiony. Ale nagle przypomniał sobie, że w klasztorze jest stary, chory zakonnik i pomyślał: zaniosę mu te winogrona, może poczuje się trochę lepiej. I tak kiść winogron znowu odbyła małą wędrówkę. Jednak nie pozostała długo w celi chorego brata, który posłał ją bratu kucharzowi, pocącemu się cały dzień przy garnkach. Ten zaś podarował winogrona bratu Zakrystianowi, aby jemu sprawić trochę radości, który z kolei zaniósł je najmłodszemu bratu w klasztorze. A ten ofiarował je komuś innemu, a ten inny jeszcze komuś innemu. Wreszcie, wędrując od zakonnika do zakonnika, kiść winogron powróciła do Furtjana, aby dać mu trochę radości. Tak zamknął się ten krąg. Krąg radości. Tutaj, jeśli chcemy, możemy wstawić zamiast winogron lub bratów, cokolwiek tylko zechcemy, aby wszystkim nam sprawiało to radość. Przyjmuję obowiązki instruktorki Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świadoma odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa. Przestrzegać statutu ZHP. Pracować nad sobą. Pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie. Dziękuję bardzo. No cześć, nowy drugi instruktor. Czuj! Czuj! Dumnie będzie na twojej piersi i będziemy następną zieloną zdobywać. Gratuluję. Te wszystkie szczytne idea. I dobrze wiem,
tak dobrze. I jadę swoją drogą, lik i krzyża cię. One w mym życiu mi pomogą, byś wytrwałym, silnym być. Oto co przyjdzie. Proszę mi tutaj nie kamerować. A jeszcze ja mogę szybko? Nie. O, nie mam. Bo coś stało. Chciałbym też dzisiaj trochęce, żeby trochęka, trochęki bardzo, żeby jej się powodziło. I to zarówno na drodze harcerskiej, jak i na drodze właściwości emocjonalnej, jak i właściwości bardzo naukowej. Typu matura dobrze super dana tam, gdzie chcesz. Myślę, że ci się uda, bo tutaj sobie czujesz. Dobrze pamiętam, a nie wiem, że teraz mi pani istotne. W każdym razie wychować swoją naturę. Za czym ta kolejka? To był styl. Jak w PRL-u. No, styl. Tym stylu. Ten ci odstąpię kawałek matracy. Właśnie, widzisz, co się nauczyłem. Którego nie powiedziałam dobrze. Oczywiście. To ja uczę. To się nie przyznawaj, bo nie wyszło. Na piąta. Jednak nie grałaś. Wiesz mi, bardzo się bardzo lubię. Wiesz, że się bardzo lubię. Jednak nie grałaś, bo nie wiedziałaś. Czy się cieszę, że mam nowego instruktora? Ale ty jesteś pełna entuzjazmu. A nie widzisz, że się uśmiecha? Powiedzieć, że masz nowe miejsca. W gronie dinozaurów. Nie, no na instruktora. A. Okienko. No jeszcze mam jednego instruktora.